Jechałem z kawalerki, już był biały dzień. Napotkałem pielareczkę, jak pieliła len, nadana jak pieliła len. Ci powiem pielareczko, musisz z moją być. Dobra, chodź. Chodzi mi o to, że jak się wyłączy, pozostałe rzeczy są zajęte, to wtedy już na pewno trzeba napiąć przeponę, żeby nam pomagała. Tak? Nie mamy żadnego innego ratunku wtedy, więc się nie skupiamy na tych spięciach. Ale się tak się śpiewało, nie? Słyszę się śpiewało, to się śpiewało, coś tam do roboty. No i właśnie przy robocie się śpiewało, dlatego teraz idąc do sali, zabieramy sobie wszystko i śpiewamy. I idziemy. Ta muzyka to było moje długie życie, bo ja nie miałam czasu na to, ale to kochałam i leciałam, żeby pośpiewać sobie. To cały czas to tak byłam takim drugim życiem, a to drugie, bo chyba by nikt nie podołał w mojej sytuacji, żeby jeszcze chodzić i śpiewać, a ja na to czas znajdowałam, kochałam to i to się bierze z serca. To znikąd ciebie i trzeba mieć trochę i od Boga dar. Bo to nie tak, że wszyscy staną i zaśpiewają te przyśpiewki. To nie jest łatwe, na pewno. A siostry miałam śpiewaczki, żadne wesele praktycznie bez nich się nie odbywało, bo wszystkie nosz. Były proszone na weselach, tam były, wiesz, obśpiewać te do ślubu, oczepiny. Nawet siostra raz opowiadała, że taka sytuacja była, że były zaproszone dwa wesela i przyszedł i ta pani młoda wołała ich i ta, nie? To ojciec przed nie, muszą do mnie iść, bo bez nich to wesela nie będzie. Pani Marysia Siwiec jest osobą całkowicie wyjątkową, jest osobą w bardzo młodym wieku, można powiedzieć, a mimo to jest skarbnicą wiedzy o dawnych czasach i skarbnicą repertuaru i też takich manier wykonawczych, które są bardzo przywodzą na myśl właśnie dawną muzykę, dawną nutę i także posługuje się gwarą, w ogóle na co dzień posługuje się gwarą. Co bardzo wyraźnie widać w tym, jak śpiewa, bo bardzo jest to naturalny śpiew. Myślę, że to wszystko zostało w głowach, bo ja jeszcze się zapamiętam taki czas, co mogłam dużo się nauczyć. Nie miałam od kogo się nauczyć, bo jeszcze ta żyła, to jakiś czas, ale żyła ta muzyka ludowa i myślę, że dobrze sobie nią pokładam w głowie, także do tej pory jakoś tam trochę coś pamiętam, ale dużo sama też sobie układałam. Yeah.
Można sobie do każdej sytuacji przyśpiewkę ułożyć i na pewno będzie fajnie, bo jak dziewczyna zaśpiewa tam coś o miłości dla chłopaka, nie, to on będzie, na pewno to weźmie sobie pod uwagę, nie? Albo coś tam, no nie wiem, a różni się śpiewo, jak się nie kocha, czy się kocha, czy co, no to później fajnie, jak się coś tam umie z serca zaśpiewać, nie? Jak się w pole poszło, do roboty, a to na weselu się przyśpiewało, a to do czerpień się układało, jak pani młoda tam zaprosiła, no to trzeba było, jak była koleżanka, czy nie koleżanka, ale jak była koleżanka, no to trzeba było jej obśpiewać, to też się układało tekst samemu, bo człowiek ją znał, no nie, co tam, ile kawaleru miała i w ogóle, no to, tak mówię, o nieszczęśliwej miłości, to jak ja to takie trochę mam też życiowinte te swoje przyśpiewki chyba. To, co dla mnie jest najciekawsze przy śpiewkach, to, że są to formy improwizowane, bądź mogą być improwizowane. I w związku z tym jest bardzo duża możliwość manewru i ta żywość sytuacji jest tym, co najbardziej mnie pociąga. Dlatego odnosiliśmy się też wspólnie z grupą męską do tych sytuacji w kulturze, które dzisiaj istnieją, które mają bardzo podobne cechy pojedynku, często między chłopakami a dziewczynami, albo między dwoma chłopakami. Dlatego na przykład oglądaliśmy filmy z bitew freestyle'owych raperów polskich. Dlatego, że mnóstwo jest tam takich zbieżności, takich na przykład, że rymuje się i wrzuca komuś tekst po to, żeby zrobić na nim wrażenie, po to, żeby mu docisnąć, żeby mu poszło w pięty, żeby zrobić też wrażenie na wszystkich, którzy słuchają. To mniej więcej o to też chodzi w przyśpiewkach, żeby zaznaczyć swoją obecność na pograjce albo po tańcówce. Thank you.
nie na darmo wam się tu przekazuje, chyba to pozostanie w waszych głowach i sercach i będzie bardzo fajnie. I cieszę się bardzo, to może dzięki właśnie wam to przetrwa i będzie żyło kiedyś. Fajnie będzie z góry tam gdzieś posłuchać, jak dziewczyny śpiewają pięknie. Kochane, zginiło, a kto się je pocieszy?